Siemano wszystkim, witam Was serdecznie w drugiej części Famicomowego Maratonu Gier. Do odpalenia mamy dzisiaj te 7 kartridży, z których zawartością zaraz się zapoznacie. Odpalimy sobie te gry przy wykorzystaniu konsoli Famiclone HD, dzięki której mogę teraz przechwytywać obraz w lepszej jakości. Oczywiście ogramy to sobie na padzie z NES-a, ponieważ ten oryginalnie dodany pad do tej konsoli no jakoś nie bardzo leży w moich łapach i powiem Wam, to, że coś jest bezprzewodowe, nie znaczy od razu, że jest naprawdę lepsze. I tak, pierwszy tytuł, który sobie odpalimy, jest to Dragon Buster 2. Nie wiem, czy ktoś z Was miał już okazję zapoznać się z tym tytułem. W każdym bądź razie, część pierwszą mieliśmy okazję ograć w ostatnim filmiku. Włączę nagrywanie. I tak, ekran tytułowy się pojawił, 89 rok, no to tam chyba minęły jakieś 2 lata po wydaniu pierwszej części. Zobaczmy, co się zmieniło. No, nabrało to trochę kolorów. Mapka tej krainy przedstawia się nawet sympatycznie. My wejdziemy może sobie na ten cmentarzyk. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Podłoże, wykonane z czaszek, z jakichś ludzkich szczątek. I tu przypomina mi się okładka z Cypress Hill Black Sunday. Dobra, to jest ta słynna gra, w której można sobie strzelić z łuku po prostu w łeb. No zobaczcie to. Strzały się odbijają od ścian. To są strzały rykoszetowe. Tak, one pięknie latają. Tak więc, no na pewno należy uważać. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Dobra, odkrywamy teren. Można się poczuć normalnie jak w Diablo 1. Ogrywając to. A, potworek jakiś. Chce mi wykraść strzały. Dobra, trzeba go ubić. Kościotrup, kurde, co tu się dzieje? Ubiliśmy go. Dobra. A tu jest wyjście. I co, już możemy stąd wyjść? Dobra. Najwyraźniej pierwszy etap przejechany. Zobaczmy sobie może tą grotę. Jak to tam sytuacja się prezentuje. No wygląda to tak samo, tylko podłoże się zmieniło. Nie wiem, czy to jest jakieś bagno, czy coś. Jakieś dziwne dźwięki. Tu jest wyjście, tak więc jeszcze tylko musimy znaleźć klucz. Tylko gdzie ten klucz się poniewiera? Na pewno w ciele jakiegoś potwora. No widzę, że tu krążymy. Może tędy? A, coś jest, jakieś, kurde, zombie czy coś. Mamy kluczyk. Dobra. A tu jest wyjście z tego lochu. To w minutę przejechaliśmy 2 lokacje. Kurde, dość szybko. Dobra, tak prezentuje się Dragon Buster 2. Powiem szczerze, że ta pierwsza część była troszkę... troszkę bardziej grywalna. Tam już na dzień dobry był kontakt z jakimiś konkretnymi wrogami. Walczyło się ze smokiem, no a to tak się to słabiutko rozkręca. Przejdziemy sobie teraz do drugiej gry i jest to taka oto wyścigówka F1 Race. Być może ktoś z Was spotkał się z tą grą na jakiejś składance. To tam chyba pojawiało się na co niektórych składankach. Dobra, nagrywanko i lecimy. Tak więc 84 rok, Nintendo. Dobra, to gramy w formułę F1 8.4. No, piękny arcade'owy styl. Dobra, ruszamy z niskiego biegu. I teraz będzie ostra. Kurde, przed nami trasa. Pamiętam, że te autka
zajeżdżały drogę czasami i bardzo łatwo było się, kurde, na nich rozwalić. Zazwyczaj takie akcje miały w tym arcade'owym Pole Position 2. Już tam pamiętam, na samym początku w Pole Position ciężko było przejść kwalifikacje i w salonie gier można było, kurde, bardzo łatwo stracić kredyt, na przykład już na pierwszym wyścigu. Tam był chyba jakiś jeden taki podchwytliwy zakręt, ale to jest sprawa do przypomnienia sobie. I również na Commodorku była bardzo podobna gra, Pit Stop 2, tak to się nazywało, ale to się naprawdę ogrywało bez końca w tych latach 9.1, 9.2, 9.3. Dobra, może walniemy sobie jeszcze jedną rundkę, druga trasa, bo jakoś tak bardzo łatwo to poszło. Sterowanie tą formułką na zakrętach jest bardzo przyzwoite. Aha, muszę zmienić bieg. Także można spokojnie na nich wyrabiać. To nie to, co w grze Toka na PS1, co tam Axel ostatnio wyrabiał w tym filmiku. Normalnie szło tam zrywać boki z jego komentarzy. No Axel, jak chcesz sobie pograć fajne wyścigówki, to tu proszę. F1 Race. Polecam. Da się coś ugrać tutaj. Z całą pewnością da się coś ugrać. Dobra. Ostatnia rundka i przejdziemy sobie do kolejnej gry. Reklama Nintendo. Główny sponsor imprezy. No. Ostatnie dwa zakręty. Tu już lepiej chyba troszkę zwolnić. Wow. Dobra. Udało się. No, nie ma tragedii. Wyścigówka w starym, dobrym stylu. Da się w to pograć. Teraz mamy grę, drugą grę od Namcotu. I jest to The Tower of Druaga. Mam nadzieję, że tak to się poprawnie wypowiada tę nazwę. Ale twardo siedzi ten kaplicz. Zobaczmy Tower of Druaga. Pewnie też stary przedpotopowy klasyk. 85 rok. I tak, jesteśmy rycerzykiem w jakimś lochu. A, no ta. I musimy tutaj znaleźć klucz, udać się do wyjścia. I pamiętam, że na samym początku, przy pierwszym odpaleniu tej gry, miałem problem, ponieważ chciałem, co to są, no jakieś zielone galaretki, powiedzmy potworki, ciachać tak mieczykiem, a tu trzeba po prostu wystawić to ostrze i go dziabnąć. Tylko że on dziabnął mnie. Dobra, trzeba to jeszcze zrobić w miarę umiejętnie. Zobaczmy to. No, zejdź na dół. Dobra, nawinęły się. Same na ostrze. No. Można tu zdobywać jakieś dodatkowe przedmioty, które ułatwią przetrwanie w tym lochu. O, tam się pojawił jakiś skarb. No, skakuj tu na górę. Dobra. Kopsniemy się po ten skarb szybko. No w sumie sens tej gry podobny do tego Dragon Bustera. Zwiedzamy loch, znajdujemy klucz i udajemy się do wyjścia. Cała filozofia. Dobra, mamy jakiś kilof. Być może da się przekopywać przez jakieś tunele. Floor 2. No, co tutaj nam zapodali? A.
Chyba nie będzie problemu z przejechaniem tego. Tylko gdzie jest wyjście teraz? Tu. No, poszło sprawnie. Zatem tak się prezentuje The Tower of Druaga. To tak, lecimy z trzecim tytułem. I jest to gra Tekere Sumo Mamorumo Semerumo. Chyba poprawnie to wypowiedziałem. Mam nadzieję, że tak. Nazwa jest zarąbista. Dobra. Zobaczcie to. Latamy takim ześwirowanym chłopkiem z pistoletem na wodę i strzelamy w jakieś kurde stworki. Mało ambitna gra. Taki typowy, zakręcony japoński tytuł. Nie wiem, czy to... Trzeba chyba przeskakiwać. Dobra. Tam jest wskaźnik wody i ona po prostu szybko się czerpie, a widzę, że nie ma tu nigdzie miejsca, by sobie tej wody tam dobić w tym pistoleciku. Nie wiem, co się stanie, jak skończą się wszystkie nasze te, no nie naboje, tylko ten pojemnik będzie wyczerpany. Seria ciężkich skoków. O kurde. Zielony kot. Dobra. Nieźle. O, wyjście. No ale to nie koniec poziomu, kurde. To jest chyba boss. Zaciupiemy może go to z góry. No kolo. Aj. Ciężko to ogarnąć było. Nie mam pojęcia, jak on mnie atakował. Game over. Dobra, jak game over, to game over. Przejdziemy sobie do kolejnego tytułu, którym jest Babel. Również gra od Namcotu. I to jest Babel, nie Bubel. Jakby ktoś nie wiedział. Dość ciężka gra, jeśli chodzi o grę z rodzaju gier logicznych. I tu już można się wyłożyć przy pierwszym poziomie. Choć może wyglądać to na pierwszy rzut oka dość banalnie. No ale tak. Jesteśmy takim chłopkiem, niczym postać z gry Salomon's Key. I musimy udać się do wyjścia. Mamy do dyspozycji dwa klocki, dzięki którym mamy zbudować trasę do wyjścia. Wielu ludzi już tutaj czapło przy pierwszym właśnie poziomie i nie byli w stanie tego ukończyć. No jak ktoś jest ciekawy, może spróbować. Naprawdę, wierzcie mi na słowo, nie jest łatwo. I tam jest power, to są nasze ruchy, które możemy wykonać. Ja to już tam mam troszeczkę obcykane, chociaż no nie do końca. I dobra, obcykane, ale nie do końca. Chyba wymiękamy powolutku. Tak, nie. Rzuć to. O, teraz chyba nam się uda. Jest, udało się. No, troszkę trzeba się było nakombinować. Trzeba po prostu dobrze ten klocek ułożyć przy tym drugim, żeby go obejść. No, ale to jest wyższa szkoła.
No, nieźle. Da się to jakoś ogarnąć. Poziom trzeci, to znaczy piętro trzecie. I co teraz? Do góry. No tu już widzę, że nie ma innego rozwiązania niż po prostu zrzucić je na dół i sobie przejść. Dobra. Chyba spopraliśmy to. A miało być tak pięknie. Dobra, prawie udało nam się to ukończyć. Zatem to jest gra Babel. Teraz przejdziemy sobie do takiego oto tytułu i jest to Cool Kid. Cool Kid był prezentowany na kanale Angry Video Game Nerda. Oczywiście zrobił odpowiedni filmik wprost proporcjonalny do tego, co prezentuje sama gra. Tak więc na pewno nic dobrego to nie wróży. Chociaż na pierwszy rzut oka wygląda to w miarę ładnie. Kolorowo. O, taka oto ładna zręcznościówka. No ale jak się już zacznie grać, to jest jakaś masakra. Dobra, skaczemy im na główkę. I tu wiem, że są takie ukryte bloczki, które mogą po prostu sprawić, że tracisz życie. Jeśli na przykład polujesz na jakiegoś z tych stworków, by na niego wskoczyć. I wymierzasz sobie skok, a tu jest o klocek i kurde. Po prostu wpadasz centralnie na tego stworka. Dobra. Tu jest jakiś długi skok. Jakieś śmigiełko niczym z Megamena. Kolejny skok. Uff. Ale jaja. A nie, jeszcze żyje. Dobra, czyli ten włochaty potworek. O tym mowa. Ukryte jakieś kostki, kurde. Tam pojawił się taki stworek i on przejął obrażenia na siebie. Dobra, tu trzeba wykonać skok. Jest. Dobra, może gdzieś tutaj zajdziemy. Dalej. Ale beznadzieja z tym ekranem. Puh. Utopił się. Mamy jeszcze jedno życie. No. I to jest nasza broń, ten kolo. Będziemy sobie nim rzucać. Fuh. Dobra, teraz nie mogę tego spieprzyć. Daleki skok. Nie no, z takim ekranem to naprawdę nie da się nic ugrać. Jeszcze ten. Wow, masakra. Jakieś losowanko. Co mamy? A nic nam się nie udało zebrać. No bonus. Trudno. No, tak jak możecie zobaczyć, gra może ma taki potencjał wizualny, ponieważ wygląda lepiej niż
w to się gra. No ale szczerze mówiąc, to nie polecam tej gry za bardzo. Dobra, koniec. Przechodzimy do ostatniej gry, którą jest Olimpiada. Najlepsza Olimpiada, jaka została wydana na NES-a i Famicoma. Gold Medal 9-2 od Capcomu, albo też Capcom Barcelona 9-2. Świetny tytuł. Dobra, jeszcze nagrywanie włączę. To było chyba też w wersji arcade'owej, ale co do tego nie mam pewności. Tak, my sobie weźmiemy trening, by bardziej przyjrzeć się tym dyscyplinom. A niech będą stany. I tak, sprint na 100 metrów, 200 i 400. Tu już wymiękam przy 200 metrach, a co dopiero 400. Naprawdę trzeba się namachać tym padem. I teraz 4 razy 100 sztafeta, skok przez płotki, long jump. Tu jest trójskok, skok wyż, tu jest oszczep, co dalej? Pchnięcie kulą, styl dowolny, 100 metrów. Na plecach motylek. Tu trzy różne rodzaje pływania w tej dyscyplinie. Podnoszenie ciężarów i jak to się nazywało? Kozioł czy coś? Nie pamiętam tej dyscypliny sportowej. I tak, na pierwszy ogień podnoszenie ciężarów. Ustalamy sobie, ile możemy podnieść. Dobra, ja może się rzucę na 115. Dobra, lecimy. Najpierw można tu sobie sprawdzić, ile maksymalnie możemy wyciągnąć na mocy. Ja wyciągam tyle na chwilę obecną. Dobra, to zaczynamy podnosić. Ach, nie dał rady. No to naprawdę trzeba zapierdzielać na tym padzie. No to damy sobie mniej, 110 może. Dobra, może damy radę. Wow. Jest, udało się. No, nawet fajnie to wygląda. Teraz będziemy pływać. Niech będzie ten motylek. Bardzo ładnie to wygląda, oczywiście niesamowicie grywalna gra. Również była wydana na kartridżu, tam na Famicoma czy Pegasusa wieki temu. I na pewno starzy dobrzy Pegasusowcy posiadają ten kartridż. Dobra, do góry i teraz trzeba machać dość tak rytmicznie, w jednym tempie. Jeszcze trzeba zaczerpnąć powietrza, żeby nam się kobita pod wodą nie udusiła. Odbija się. Lecimy. Prawie łeb w łeb. Ale chyba idzie mi troszeczkę lepiej. Nie, wymiękam. No. Dobra, powinno starczyć. Jest! Był kiepski start, ale piękne wykończenie.
Dobra, pływanko było. I teraz może... Nie, z tym sobie damy spokój. A, rzut oszczepem. Źle. No. Ile tam? 108 metrów. Ja tu ledwo wycisnąłem chyba z 70 metrów. A ktoś, kurde, taki wynik. Źle. Ale poszło. Osiemdziesiąt. Dobra, to jeszcze raz. Dobra, maksymalny speed. Aj, chyba słaby kąt. No, 75. Może być. Dobra, nieźle. Teraz może przeskoczymy sobie na... co tam było ciekawego z tych dyscyplin jeszcze? To może nie. O, skok przez płotki. Dziewięć pięćdziesiąt dwa. Ale zapierdziela. Jeszcze 10 metrów. Jest. Dobra. Może być. I tu jeszcze z ciekawszych mamy dyscyplin. O, skok w dal. To sobie jeszcze machniemy. Znowu będzie trzeba obrać jakiś kąt. Zobaczmy, jak teraz pójdzie. Ło! Za szybko. Ale nie tak źle. Trybuny szaleją. Fajnie. A tu jest jeszcze 100 metrów. Dobra, to machniemy 100 metrów na koniec. 80. Dobry start to jest chyba klucz do sukcesu. No. 9,60. Dobra, nie ma źle. Olimpiada jest naprawdę świetna i godna polecenia. Zatem to są wszystkie gry, które dzisiaj sobie odpaliliśmy. Było ich aż 7. I na ostatni filmik pozostaje nam kolejne 7 kartridży. To może ogarniemy sobie w przyszłym tygodniu. I tu mi się coś udało wyczaić w tej grze, że ktoś zostawił save'a. I ten save zawiera zakończenie olimpiady. Także to sobie włączymy na koniec. O, pięknie się prezentuje. Na koniec podam jeszcze małe info, ponieważ MGR przysłał mi paczkę. Mówił, że wysyła kartridż 168 w jednym, no ale ta paczka trochę jest za duża na jeden kartridż i sprawa wygląda, delikatnie mówiąc, podejrzanie. Unboxing zrobimy sobie na kanale w tym tygodniu albo na weekendzie. Zobaczymy, jak będę z czasem, ponieważ zazwyczaj nagrywam tylko coś tam na weekendzie, bo
cały tydzień się pracuje. W każdym bądź razie MGR paczka przyszła, tak więc spokojna głowa. Unboxing będzie, zobaczymy co tam ciekawego nadesłałeś. Serdeczne dzięki jeszcze raz za paczuszkę. I tak, ja się żegnam. Wielkie dzięki wszystkim za odwiedzanie mojego kanału. Trzymajcie się. Cześć!